Pan Krystian Lewandowski. Redaktorze, ja od ostatniej zabawy z tym, jak to kiejkuty robią z pana premiera i każą wybierać ministrów. Wprawdzie odczuwam lekki niedosyt, bo skupił się pan na tym, że pan by się wolał zastrzelić niż z nimi wejść w układ, a mniej na porównywaniu kandydatur, co było clue tej zabawy. Niemniej jednak dopytam o dwie sprawy. No proszę pana, ja wiem, że pan by się chciał moim kosztem trochę zabawić, ale to ja, wie pan, nie jestem tutaj entuzjastą takich, proszę pana, zabaw. Ale czytam pytania. Po pierwsze, w kwestii tego zastrzelenia się, trochę z przymrużeniem oka, ale jeden widz zauważył, że przecież samobójstwo stoi w sprzeczności z naszą wiarą. Skoro względnie poważnie mówił pan o tym, jak rozumiem, honorowym wyjściu z sytuacji, to jakby pan to pogodził z nadzieją na trafienie do nieba? No, zdałbym się na, że tak powiem, miłosierdzie boskie. Myślę, że Pan Bóg wziąłby pod uwagę, że to wybrałem wyjście honorowe. No i by to docenił, więc myślę, że znalazłby dla mnie jakieś okoliczności łagodzące. I drugie. Przy wyborze Macierewicz versus Bartosiak powiedział pan, że obie kandydatury to prawdziwa tragedia. Tak serio, czemu Bartosiak jako szef Ministerstwa Obrony Narodowej byłby taką tragedią? Dlatego, że ma pan do niego awersję, tylko proszę nie mówić, że chciałby dążyć do starcia z Rosją, bo kiedyś panu tłumaczyłem, że ta opinia wynika tylko z pańskiej nieznajomości jego koncepcji. Dziękuję. No nie wiem, czy z nieznajomości. Ja kiedyś zadałem sobie trud i tam wysłuchałem jednej prelekcji pana Bartosiaka i uważam, na tej podstawie, uważam, że on mówi banały. Banały. Tyle tylko, że używa takiego języka, który maluczkich, że tak powiem, w maluczkich wzbudza respekt dla jego mądrości. Ale ja, we mnie nie wzbudził respektu, a to sam słyszałem, jak mówił o zajęciu Białorusi. No to jak to nie jest wejście w konflikt z Rosją, to ja jestem chińskim mandarynem. A jeśli chodzi o... Ja pana Bartosiaka PNM nie znam, natomiast jeśli chodzi o pana Antoniego Macierewicza, to go znam jeszcze z dawnych czasów, kiedy w latach 70. tam konspirowaliśmy, co prawda nie ściśle razem, ale no wtedy to tak było to bezpieczniejsze, żeby tak się nie znać za bardzo. No to pamiętam go jako człowieka odważnego. No ale teraz takie mam wrażenie, że on dostał fiksacji na punkcie Rosji, a już Putina w szczególności. I w związku z tym jest niebezpieczny po prostu dla państwa. Pan Mateusz Forlan. Szanowny panie Stanisławie, mam trzy pytania. Kiedyś krytykował pan PiS za to, że mówią o PRL-u jako państwie obcym, a nie jako o Polsce właściwej. A ostatnio u redaktora Sommera mówił pan coś w stylu, że tak jak każdy dobry Rosjanin nienawidzi ZSRR, tak dobry Polak powinien nienawidzić PRL-u. To jak to w końcu jest z tym pańskim stosunkiem do PRL-u? No właśnie tak, właśnie takim. Ja za komuny byłem w opozycji na tyle, na ile mogłem, tam niewiele mogłem, no ale PRL zwalczałem. PRL zwalczałem, więc no, robiłem, co było w moich możliwościach. Pamiętam, że jak wydrukowaliśmy z kolegą Tadeuszem Szozdą pierwszy numer Gospodarza i on poszedł, że tak powiem, w Polskę, to powiedziałem, teraz Breżniew nawet jakby się zesrał, to już nic z tym nie będzie mógł zrobić. No i to dostarczało mi to satysfakcji. Na tyle, na ile mogłem, to tam, że tak powiem, piasek w szprychy rozpędzonego parowozu dziejów sypałem. Więc mój stosunek do PRL-u się nie zmienił, na przykład w odróżnieniu od Jarosława Kaczyńskiego, który Edwarda Gierka chwalił jako polskiego patriotę, mimo że Edward Gierek wprowadził do konstytucji sojusz ze Związkiem Radzieckim i kierowniczą rolę partii. No to
Nie wiem, co mu się stało, ale to mniejsza o to. Drugie pytanie. Zastanawia mnie to, jak często odwołuje się pan do Stalina, cytuje go i tak dalej. Czy uważa go pan za jakąś wybitną postać, czy co? Skąd się to bierze? No, Stalin z całą pewnością był wybitną postacią. To, że był zbrodniarzem i tak dalej, to podobnie jak Hitler. Hitler też był postacią wybitną. No, gdyby było inaczej, to czy naród niemiecki by mu tak się poddał, jego kierownictwu? No naprawdę, to Hitler był postacią wybitną. Poza tym, podobnie jak Stalin, był rewolucjonistą, z tym, że no, trochę z innych pozycji. Stalin wywarł piętno na polityce na całym XX wieku. Do dzisiaj przecież jego decyzje są respektowane. Na przykład jak Stalin przydzielił Ukrainę Zakarpacką Ukrainie, to Ukraina Zakarpacka była częścią Czechosłowacji. Ale jak Stalin odciął tę Ukrainę Zakarpacką, gdzie mieszkają Węgrzy, i przydzielił to Ukrainie, to do dzisiaj to obowiązuje. I tyle. Jak Stalin nakreślił granicę tu na Odrze i Nysie i na Bugu, na linii Kerzona, to obowiązuje to do dzisiaj. I Polska nawet nie piśnie o tym, żeby tam jakieś prawa zgłaszać do tych terytoriów, które przecież Związek Radziecki w traktacie ryskim uznał za polskie. A nikomu nie przyjdzie do łba. No to jak mam uważać, że Stalin co? Nie był wybitną postacią, nie wywarł żadnego wpływu na losy Europy czy świata. To jest po prostu, wie pan, niech pan nie miesza oceny moralnej z oceną, że tak powiem, faktyczną, bo to są dwie różne rzeczy, dwa różne kryteria. I trzecie, skoro już o dyktatorach, to czytałem ostatnie rozmowy przy stole austriackiego akwarelisty. Tak jak i pan, i sporo rzeczy się o nim dowiedziałem. Na przykład o tym wściekłym antyklerykalizmie, o tym, że sam był wegetarianinem i chciał przymusić do tego Niemców, i ogólnie o jego sposobie myślenia. Chciałbym, aby i pan podzielił się swoimi spostrzeżeniami po lekturze tej książki, jeśli można. Dziękuję i pozdrawiam. No, ja mam takie spostrzeżenia, że niektóre z tych monologów Adolfa Hitlera, bo to te rozmowy przy stole to były właściwie jego monologi takie, no to niektóre są takie niezbyt odkrywcze i niezbyt mądre. Rzeczywiście tam Hitler daje wyraz swoim obsesjom, między innymi obsesji antykościelnej, właściwie antychrześcijańskiej, bo to tak to trzeba nazwać, no i antyżydowskiej. Ale niektóre jego tam analizy i oceny to są całkiem, można z nimi dyskutować, ale no jest z czym dyskutować. Także moim zdaniem, jak ktoś chce tutaj wyrobić sobie pogląd na temat Hitlera, to powinien te rozmowy przy stole przeczytać. I tym zaleceniem de lege ferenda kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem. Do następnego cykielu.